I mamy, słuchajcie, mamy, proszę państwa, legendarną skrzynkę. Hej, siemanko, z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj kończymy questa i zdobywamy legendarną skrzynkę. I wiecie co? Dzisiaj sobie zagramy 5 walk, musimy wygrać 5 walk na 2-2, także to być może będzie długi odcinek, ale myślę, że będziecie, słuchajcie, czekać, oglądać do samego końca. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, a także do lajkowania tego materiału. Quest. Zobaczymy w ogóle, co będzie po legendarnej skrzynce, bo miałem na początku Golden Chesta, a teraz mam legendary chest i dzisiaj go sobie zrobimy. Dobra, mówiłem chłopakom wcześniej, że będziemy grać na live, to znaczy, że będę robić odcinek, żeby byli gotowi. O, X-Bow, świetnie, że X-Bow wypadł, bo za niedługo będę grać X-Bowem. Dobra, 2-2. 12 osób aktywnych. Lecimy, słuchajcie. Kawka oczywiście standardowo. Napiszcie, co tam u was słychać. Albo nie, słuchajcie. Może zrobimy inaczej. Napiszcie w komach, jaką skrzynkę teraz będziecie mieć z questu. O! Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, jakich skrzynek będzie najwięcej. Ja postaram się mniej więcej prześledzić te wszystkie wasze komentarze. W sumie zawsze to robię. Czasem troszkę mniej, czasem ten, ale słuchajcie, zawsze są serduszka. W ogóle dla pierwszych 1000 osób po tym odcinkiem są darmowe serduszka, tak. Podobno jakiś tam Wkurwiony rozdaje serduszka. Także będzie to Wkurwiony rozdawał serduszka dzisiaj. Ale tak serio, to teraz muszę to zazapować. Dobra. Trudno, zrobię sobie w ten sposób. I... Marcinowski... Marcinowski, przyjacielu Marcinowski. Dlaczego on, ten balon praktycznie nie doleciał? No bo niestety, słuchajcie, nasz przeciwnik użył Arrowsów. Nie wiem, który, czy Islam, czy Abd el Sabur. Dobra, czego się tutaj możemy spodziewać? Aha, dobra, czyli tak. Ja na pewno zrobię tak, słuchajcie, w ten sposób. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, najcik i opa. Już powoli będziemy lecieć tutaj teraz push. 5 osób nas ogląda. No to nieźle, słuchajcie. Musimy wygrać 5 walk. To może być naprawdę bardzo długi odcinek. A jeśli się wkurzę, no to utnę gdzieś tam jedną albo dwie walki, żebyście nie musieli tego oglądać. Ale w sumie nie, bo moi klanowicze chcieliby się zobaczyć tutaj w telewizorku. W telewizorku. Że tak powiem. Dobra, uwaga, leci teraz, no, dość dobry push. I tutaj co nam przeciwnik zrobił? No, zaserwował nam tu niezłą zabawę. Dobra. Ja na pewno użyję tak, on też użył Fireballa, 2 razy Fireball i zobaczmy, co teraz z tego będzie. Tak, on tutaj na pewno zatankuje sobie ten balon. Oj kurczę, no powiem wam, że... Dobra, zazapowany do samego końca i tą stona postawiłem. Kurczę, tutaj już Marcinowski zaczął pójść. Marcinowski, czy ty... Jak to się w ogóle stało, że ty grasz lawą, kurde? Co to się stało? Dobra, o proszę. O proszę. Na pewno tak, w ten sposób. O właśnie. Blokujemy tego przeciwnika. Słuchajcie, nie może być tak, że on tutaj nam ubije tą wieżę. Kurczę, no, ty stary, nie możesz ubić tej wieży. Wiesz o tym, że to nie może być tak. Że ty to, kurczę, że wy to wygracie, nie? Kurde, zaraz będę żałować, że... Wow. 900, dobra. Uwaga. Dobra. Kurde, wyrzuciłem Fireballa na koniec, dobra. Trudno. Dobra, postawię jeszcze tą stronę, żeby go wkurzyć. I słuchajcie, mamy pierwszą walkę wygraną. Jupi, Marcinowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, przyjacielu. Widzę, że mi głos nagrywa. Kurczę, muszę wyłączyć. Czyli na początku będzie muzyka na odcinku, dobra. Nieważne. Następne, żeby się oni tam nie bili, słuchajcie, żeby oni się tam nie bili. Zobaczcie, jak szybko łapią te requesty o walkę. Kogo teraz? Mateo, o, zobaczymy sobie z Mateo. Mateo, podgłośni stereo. Mateo gra golemem. Zobaczymy, jaki ma deck do końca golem. O, standardowy deczek z golemem. Mateo miał chyba słabszy level, z tego co pamiętam, kurczę. Ale sobie nie mogę przypomnieć do końca. Dobra. Tak, Mateo miał troszkę słabszy level. Oj, tak, dobra. Tutaj użył, dobra, spoko, ale fajnie to zrobił, wam powiem. Bardzo elegancko, mi się to naprawdę spodobało.
Dobra, ja już od razu, słuchajcie, zaczynam pusz tutaj właśnie balonem. Balon, czy on tutaj doleci, czy będą dzieci z tego... No, ładnie, ładnie, Mateo, ładnie zagraliśmy, naprawdę. My to jak dwaj kumple jesteśmy. Może jeszcze na trzy można go spróbować. Dlaczego by nie? Tutaj coś wykminić. Kurwa, no prawie, słuchajcie, prawie byśmy go zrobili na trzy. Mateo ma lightinga, tak? Czyli za chwilę... Mateo, podgłośnij stereo i lecimy tutaj z tą walką do końca. Ja mogę zrobić tak, że zaraz tutaj sobie zrobimy push. To znaczy, no, moja będzie uderzała tutaj w ten sposób. O, właśnie. Tak? Kurde mać, no i teraz Mateo, dawaj lightninga już od razu. Jo, kurde mać, no. No, słuchajcie. Nie pamiętam, czy... Dobra. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, dobra. On ma loga? On powinien mieć loga tutaj. Dobra, zapój to, stary, zapój to, zapój to, zapój to, no. Dobra, udało się to zapałować, kurczę. Wow. Goście od razu napisali, przestraszyli się. Zobaczcie, jakie dziwne nickiem to mieli. No. Dobra, przyspieszamy tą skrzynkę i będzie epic. Ah. Myślałem, że balon poleci. Dobra, czyli jeszcze trzy walki, słuchajcie. Kto tu jeszcze wytrzymuje, kurczę? Grant tutaj jest odpalony już. Oj, prawie bym sobie kliknął na... Na co? Na battle i bym zagrał arenkę. Tak, ostatnio miałem prawie 5000 pocharów, teraz już ma troszkę mniej, słuchajcie. Ja się bawię w tą grę, naprawdę. Ta gra przynosi mi wiele radości. Jeszcze bardziej się cieszę, gdy ubijam słabszych przeciwników na arenie. Nie, no bez jaj, dobra. Hog Rider, tutaj, proszę państwa, od razu wyleciał. No i co? Z grubej rury, tak? Żeby to od razu, słuchajcie, unicestwić. Żeby nas to nie wkurwiało tutaj. Dobra. No proszę bardzo. Oj, płaczą, kurczę, płaczą. 2 na 2, słuchajcie, super sprawa. Szczególnie na klanczeście, fajnie się gra. Param pam 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 i balon poleci na pewno. Balon poleci, uwaga, dobra. Tym się nawet nie przejmuję tutaj. To jest, słuchajcie, mało ważne. Oj kurczę, zezapowaliśmy tutaj, no, niestety kilkukrotnie. Ja zezapowałem i mój przyjaciel zezapował. Kurde mać, no i teraz by się coś przydało. O, właśnie, w ten sposób. Proszę państwa, tak. I chyba ten Inferno obije. Obije, 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 obije. Najsik, najsik. O, on ma tutaj na trzecim levelu Jolteon. No to niezły Jolteon, słuchajcie. Niezły Jolteon. Czy tutaj by się udało zrobić trójeczkę też? Wątpię w to. Ale trudno, gramy, słuchajcie. Gramy, 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 gramy. Fanfary lecą, bo nasi klanowicze nas oglądają, cieszą się. Dobra, kurczę. Tak zrobiliśmy. No troszkę inaczej niż to miało wyglądać. Dobra. Może w ten sposób. O, właśnie. Proszę państwa. Kurczę, nie jestem pewny do końca, czy tutaj jest, słuchajcie, sens rzucać się na trzy gwiazdki. No ma zapa, ale niech on sobie postawi może tego bowlera od tej strony. Byłoby mu chyba wygodniej. Wow, wow, wow. Czwarty level. Wow, wow, wow. Od razu, kurczę, chciałem to ściągnąć go na Tombstone'a. Nie udało się to zrobić. Dobra, trudno, słuchajcie, trudno. Ja sobie zacznę od tej strony teraz i powoli będziemy lecieć już. O, właśnie, w ten sposób. Uwaga, lawa, czwarty level. Być może za niedługo na piąty. Miejmy taką nadzieję, miejmy taką cichą nadzieję, że kiedyś będzie tutaj, kurczę, na... Dobra, 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 ubiję, 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 ubiję. Dobra, tam jest, słuchajcie, 22 sekundy są. Ja kurczę, no słuchajcie, pokusiłbym się, żeby go tu zrobić. Na 3. Normalnie mnie kusił tutaj zrobić go na 3. A dobra, chyba że postawi teraz Teslę. Czy on tu, słuchajcie, postawi Teslę? Dobra, ten balon uderzy jeszcze raz. Wow, 3 sekundy. Przed i słuchajcie, wpadajcie do teamyoutube.pl, jeśli macie tam ileś pucharków, to tak, słuchajcie, będziecie wygrywać walki 2 na 2. Dobra, muszę się napić kawy, bo troszkę się zagadałem tutaj. I jeszcze, słuchajcie, jeszcze chyba jedna walka została. Nie no, jeszcze dwie walki, słuchajcie, jeszcze dwie walki. Bądźcie cierpliwi. Cierpliwość, słuchajcie, rzecz ważna w życiu.
Nie wolno się nigdy stresować, pamiętajcie o tym. Jasiek, o Jasiu. Cześć Jasiu, kolego. Ja zacznę lawą, bo ty nie masz lawy na początku, więc ja sobie zacznę na pewno lawą. Zagram na początku, już na samym starcie. Zagram od tej strony. Także Jasiek, nie przejmuj się, wiem, że masz Inferno Dragona, to chyba miałeś. Ty nie masz Inferno Dragona. Kurczę, ja myślałem, że ty masz Inferno Dragona. Ty nie masz Inferno Dragona, ja pierdzielę, no normalnie dałbym sobie rękę usiąść. Aha, czyli ja mam bronić teraz w tym momencie, tak? Czyli ja mam bronić, kurczę. Lepiej by było, gdyby mój balon poleciał, ale dobra. Słuchajcie, no nieważne już, kurczę, no. O ja pierdolę, no to jest, słuchajcie, słaby gracz. Ten Tombstone w ogóle nie miał tak wyglądać, a jednak tak wyglądał, kurczę, no ja pierdolę. Dobra, ale on tutaj pęknie zaraz normalnie, zobaczcie sobie, pyk. I pozamiatane jest. Słuchajcie, lubię grać w klanie, jeśli moi klanowicze mają lawy. Naprawdę świetnie mi się gra. Ale też, słuchajcie, nie wolno narzekać. Jeśli ktoś tam gra Spellbite'em czy czymś innym, to też możemy zobaczyć sobie, jak nasz klanowicz gra. Jak sobie radzi 2 na 2. Jak stawia karty, jak stawia jednostki, jakie posiada umiejętności. To Jasiek... Tutaj Jasiek ogólnie gra dobrze lawą, powiem wam. Dobrze gra lawą, kurczy byk. Dobra, lawa hunt. W ogóle ja nie wiem, czy... Ja chyba nie przeknąłem w tym odcinku ani razu. Wow! Czy to jest możliwe, słuchajcie? Proszę mi później napisać tam w komentarzach, czy wkurwiony przeklnął dzisiaj na odcinku, ale chyba nie przeklnął, słuchajcie. Chyba nie przeklnął. Dobra. Zrobimy tak. Taktyczny, słuchajcie, lighting. Znaczy, no, taktyczny miał być ten. Fuck. Jaki ty wkurwiony jesteś, opętany normalnie, stary. Dlaczego ty tak zaatakowałeś? Ale dobra, o, balon level 6, ja pamiętam, słuchajcie, ja pamiętam, jak to było kilka lat temu, jak miałem tego balona na 6 levelu. Dopiero po 10 latach gry zdobyłem go na 8 level. Naprawdę było ciężko. Dobra, Ice Wizard, niech sobie tam obija. I słuchajcie, ostatnia walka teraz będzie i teraz będzie już do końca... W sumie nie wiem, co miałem powiedzieć, kurczę, miałem coś powiedzieć fajnego, ale chyba zapomniałem. Dobra, 45 sekund teraz. Miałem coś, słuchajcie, powiedzieć, ale po prostu mi wyleciało z głowy. Dobra, żebym tak, kurde mać, no ja pierdzielę, dlaczego ja? Dawaj Jasiek, no wyrzucaj te kurcze, no wyrzucaj te arrowsy na niego! Jasiek! Dlaczego taki Jasiek jesteś? No kurde mać, ale już robiliśmy rozpierdol teraz. Wow, żeby teraz, słuchajcie, wziąć tornado i ściągnąć to wszystko i taką rakietę wrzucić, nie? Ale byłyby jaja, ja pierdzielę. Okej. Okay. Well played, good game. Yo, zapomniałem o tym, że tutaj jest... Muszę napisać, że ostatnia walka. A jeszcze sobie Crown Chest otworzymy, tak? I myślałem, że poleci Epic. Już w ostatniej chwili myślałem, że poleci Epic. Dobra, ostatnia walka. Lecimy, słuchajcie, 2 na 2, play with friend, shirt clan. Czy jakoś tak się to mówi, nie wiem, po angielsku, czy po lewem, kurde mać, no, pierdziele. Dobra. Ram pam pam, jeb. Jezu, ja przez chwilę myślałem, że ja sobie odpaliłem, słuchajcie, że ja sobie odpaliłem, kurczę, arenę zwykłą, bo tak Spellbite od razu poleciał. Jakiś szef tutaj z nami gra. O fuck. O fuck, co oni dograją, słuchajcie, co oni dograją, kurczę. Tak, czyli w tym deku mają rakiety. Z Bląski. Obyś mi tego nie zepsuł tutaj, kurczę. Bo wiesz, ja teraz walczę o legendarną skrzynkę. Wiesz o tym, stary. Na pewno się tego zapa nie użyje. Teraz sobie użyłem, tak. Kurde, dlaczego nawet Spellbite tutaj jest? Dlaczego? Dlaczego tutaj jest ten Spellbite pieprzony, no? Dobra, daj. I teraz balon leci. I chyba poleci rakieta, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy poleci rakieta. Nie, dobra, spoko, udało się. Wow, fajnie to zrobiliśmy. Fajnie to zrobiliśmy. Dobra, tutaj teraz będzie tak. I żeby on miał teraz, słuchajcie, żeby on teraz Mega Knighta wyrzucił od razu na Kinga. Dawaj, stary, z Bląski, dawaj, szybko, gaz, lecimy. Lecimy, stary, dobra, poleciałeś tak, spoko, nie ma sprawy. Że mogło to lepiej wyjść, naprawdę.
Kurde mać, no gdybym użył sobie... Dobra. O, chyba przestrzeliłem Fireballa, nie? O! Ale tu zagrał, skurczyby. Świetnie zagrał. 864 HP. 748. I co on sobie, słuchajcie, wyobraża? Co on sobie wyobraża, to ja nie wiem. Dobra. Od razu zap poleciał. Bandy tutaj będzie ratować situation. Ciekawe, czy on ma jakiś, kurczę, czy on ma, słuchajcie, jakiś dobry spell. Bo zostało 55... Dobra, chyba nie. On tu nie ma, kurczę, spella. I tu, słuchajcie, może być naprawdę ogromny problem. Ale postaramy się tutaj... Kurczę, że oni, słuchajcie, oni mają rakiety i ja się tu teraz będę obawiać. Bo na pewno mają rakiety. Słuchajcie, nie wierzę w to, że tutaj jest... Spellbound bez rakiety. Tak, to jest chyba spellbound. Tak mi się wydaje, kurczę, do końca. I słuchajcie, zrobimy tak. Tak, rakieta leci. No niestety. Fuck off. Dlaczego on nie ma... Nie no, słuchajcie, najgorzej. No Jezus. No proszę cię, no... Fuck! Fuck! No ja pierdolę! I gramy dalej walkę. Jezu, jeszcze jedno musimy wygrać. Jezu! Dlaczego on nie miał Fireballa w deku? Kurde, match! Ja pierdzielę, teraz denerwował. Zdenerwowałeś mnie. O, Steel Martin, proszę. Bardzo. Mega Minion. Aha, dobra, dawaj, Sir Marcin, nie będziemy tutaj czekać na gościa. Aj, ja teraz chyba to zjebałem. Chyba to zjebałem i to bardzo mocno. Czy on ma tutaj Inferno? Dobra, on ma Inferno, ale ja pierdolę. Słuchajcie, najgorzej, naprawdę. Najgorzej. Dobra, udało się to przebić, kurczę. Słuchajcie, już nie będę... Po prostu jedziemy teraz z gościem. Chyba nie pojedziemy nigdzie. Fuck! Jebane tornado! Dlaczego nie grają tym tornadem? O Jezu. Mogłem postawić tą stoma, niestety. Zajebałem situation. Nie wiem, czy to broni do końca. Dobra, bronimy tego. My to musimy wygrać. Dlaczego szybko tym Goblin Gangiem? Dlaczego? O Jezu, tutaj będzie ten. Będzie, słuchajcie... Będzie pan. Kurwa, no nie wiem, co zrobić. Dobra. Teraz najważniejsze, żeby właśnie udało się go ściągnąć. Uwaga. Wow. No to niezłe dymy, ale ja na pewno, słuchajcie, nie polecę tutaj, bo to byłaby śmierć. Nie wolno się rzucać na 3, tak jak w tamtym meczu. Dobra, 3500 i... Nie, po co ten fire... Jezu, ten fireball miał być na exe! Kurde, Sir Marcin, no ty musisz trzymać, stary... Bo tylko tak się da zabić to gówno. Patrzcie się teraz, co będzie. Ja pierdolę i teraz, słuchajcie, najgorzej już jest. Bo wlatuje właśnie ten pierdolony, kurwa, exe zasrany. No kurde! Dlaczego on tak się rzuca szybko? No co ty tu robisz? No dawaj! Stary, lecimy już. Tutaj bez gadki w ogóle. To musi siadnąć. No ja pierdolę. No nie wierzę w to, kurwa, że to, słuchajcie, nie siadnie. Wow!
Już się przez... Dobrze, Sir Marcin, naprawdę, odrobiłeś się. Uff, gorąco mi się strasznie zrobiło. Dobra. Słuchajcie, quest skończony. Uwaga, odbieram nagrodę. I mamy, słuchajcie, mamy, proszę Państwa, legendarną skrzynkę. I co teraz w tej skrzynce będzie? Otwieramy, uwaga, kto wytrzymał do samego końca. Electro Wizard, no, mogło być lepiej. 7 sztuk do 4 levelu. Kurczę mać, no, coraz bliżej, słuchajcie. Uwaga, jaka teraz skrzynka będzie? O, Golden Chest, spoko, nie ma źle, słuchajcie, potem po tej skrzynce może być coś fajnego, bo chyba nie wiem, że nie jest tak, że na przykład jest na przykład Super Magical Chest, a później jest już na przykład Golden Chest i znowu trzeba tego Golden Chesta zrobić i tak w kółko. I później znów jest fajna, dobra skrzynka, tutaj, o, tutaj za niedługo skończymy sobie następnego questa sobie zrobimy. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, piszcie w komentarzach na dole, jakie Wy macie, słuchajcie, skrzynki teraz w questach, no i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się ciepło, bardzo długi odcinek, w sumie nie wiem ile on ma minut, ale ma naprawdę, wow, ponad 20 minut. Mam nadzieję, że zostaliście do samego końca, ja uciekam, to tyle, elo, cześć, siemanko, yo, pozdrowania, ty, ciu.